75. rocznicę polskiego Wrocławia, czyli zakończenia II wojny światowej, zapraszam Państwa dzięki uprzejmości i dotacji gminy Wrocław oraz Towarzystwa Miłośników Wrocławia do obiektu sakralnego, do kościoła świętego Stanisława, Doroty i Wacława, który w historii tego miasta odegrał rolę bardzo ważną, a szczególnie właśnie tego 75-lecia, bo kiedy w 1945 w Wrocław budował swoją administrację, również kościelną, katedra świętego Jana Chrzciciela była zrujnowana, a ten właśnie kościół noszący wezwanie trzech patronów cudem nie został zburzony. I dlatego tutaj w 1946 roku swoją władzę kościelną w imieniu Episkopatu Polski, polskiej administracji kościelnej obejmował kardynał August Chlont, prymas Polski. Obiekt ten, kościół, był po prostu w tym czasie prokatedrą i do 1952, czyli do momentu odbudowy matki wrocławskich kościołów, czyli katedry na Ostrowie Tumskim, pełnił właśnie rolę najważniejszego kościoła we Wrocławiu. Zapraszam Państwa na historię tego miejsca. Po II wojnie światowej komuniści uknuli takie hasło propagandowe, że w piastowskim Wrocławiu kamienie mówią po polsku. Ale rzeczywiście ten obiekt sakralny z historią Polski jest bardzo mocno związany, bowiem został fundowany w 1354 roku jako wotum za zawarcie układu pokojowego między królem polskim Kazimierzem Wielkim, a późniejszym cesarzem rzymskim narodu niemieckiego, a królem Czech Karolem IV. Na mocy tego pokoju, który nie był specjalnie korzystny dla Polski, bowiem Śląsk odpadał od korony polskiej, ale na mocy tego właśnie traktatu jurysdykcja Kościoła katolickiego, a więc biskupstwo wrocławskie, pozostawało we władzy prymasów Polski i tak było aż do XIX wieku. Kościół ten uzyskał trzech patronów. To było bardzo ciekawe i przez swoje blisko już 680 lat istnienia tych patronów posiadał, chociaż w różnej kolejności. Tymi patronami była święta Dorota, męczennica z Kapadocji, która była w XIV wieku patronką niemieckich kolonistów, świętego Wacława, króla Czech i męczennika, patrona korony czeskiej, i świętego Stanisława, biskupa, jednego z najważniejszych świętych polskich i patronów naszego kraju. Tak więc ci trzej patronowie od 1354 roku strzegą wiernych i tego miejsca we Wrocławiu. Prezbiterium kościoła zostało wzniesione w 30 lat po fundacji, a kościół został przekazany zakonowi augustianów Ramitów. To ten sam zakon, do którego należał Marcin Luther. Wspominam o nim dlatego, że kościół ten właśnie we władaniu tych zakonników przeszedł w czasach reformacji pod jurysdykcję protestancką, chociaż władze kościelne bardzo szybko zareagowały i przekazały ten obiekt franciszkanom. Za mną widać stalle zakonne, to nie są stalle katedralne, przedstawiające sceny z życia właśnie świętego Franciszka, bo po tym, kiedy augustianie przeszli na stronę reformacji, kościół zyskali franciszkanie i tak było aż do kasaty zakonu w 1810 roku za rządów pruskich. Warto wspomnieć, że ten kościół był we władaniu katolików przez właściwie cały okres swojego istnienia. Ewenementem tego właśnie miejsca jest to, że cudem ocalał w hekatombę II wojny światowej. I o ile wszystkie kościoły gotyckie Wrocławia legły w gruzach, to właśnie kościół świętej Doroty, Stanisława i Wacława
i Kościół Świętej Elżbiety przy rynku, który niestety spłonął w 1976 roku, one ocalały. Jeżeli chcemy uczyć się historii miasta i chcemy zobaczyć, jak przez wieki zmieniały się wystroje, detale architektoniczne, jak były kościoły barokizowane i piękniały z każdą epoką, to musimy przyjść właśnie do kościoła na ulicę Świdnicką, zobaczyć to piękno i tą historię sztuki, architektury i historię naszego miasta. Kościół trzech narodów, jak mawia się w historii, czy trzech patronów, to wielka, monumentalna budowla. Wzorowana na innym wspaniałym wrocławskim kościele, kościele Najświętszej Maryi Panny na Piasku. To trójnawowa hala zakończona prezbiterium, orientowana, co jest ważne, dlatego że ten kościół, mimo tego, że stoi w samym centrum Wrocławia, jest trochę zapomniany, stoi trochę na uboczu, dlatego że wejście do tego kościoła znajduje się wcale nie od strony głównej arterii ówczesnego Wrocławia, czyli dzisiejszej ulicy Świdnickiej, a wejście główne w czasach średniowiecza znajdowało się od strony północnej. To wielkie założenie to blisko 80-metrowa w długości swojej hala, blisko 56 metrów wysokości. Z tego połowę stanowi konstrukcja dachu złożona z 8 aż kondygnacji. Obiekt jest widoczny z wielu miejsc Wrocławia. Panoramę można podziwiać zarówno z wieży uniwersytetu, katedry, jak i z dzisiejszego wielkiego założenia Sky Toweru. Widać ten obiekt również z ulicy Grabiszyńskiej. Ale co ciekawe, z racji tego, że był fundacją cesarską, wcale nie cieszył się poparciem bardzo wyemancypowanych mieszczan wrocławskich, którzy, kiedy przedstawiali widok miasta, bardzo często umniejszali czy wręcz pomijali widok kościoła świętej Doroty, Stanisława i Wacława. Za mną widać wspaniałe założenie ołtarza głównego tego kościoła, gdzie centralnie zobaczymy scenę śmierci świętej Doroty. Nieprzypadkowo, bowiem w czasach, kiedy kościół był barokizowany, Śląsk należał do Habsburgów niemieckojęzycznych, w związku z tym tą pierwszą patronką stała się święta Dorota. Powyżej tego wspaniałego obrazu widać scenę z życia świętego Franciszka, a nad nimi góruje baldachim, który jest przedstawieniem apoteozy Trójcy Świętej. Wśród jednak wspaniałych rzeźb w ołtarzu możemy dostrzec innych patronów tego kościoła, świętego Wacława, postać w koronie królewskiej, i świętego biskupa klęczącego kapłana, chociaż, co ciekawe, przedstawiony on jest bez biskupiej mitry. Zbarokizowany kościół to efekt pracy zakonu franciszkanów i cały właściwie wystrój filozoficzny postaci świętych, scen z życia świętego Franciszka, podporządkowany jest historii tego bardzo ważnego przecież dla historii Kościoła katolickiego zakonu. Za mną widać okna dawnych cel zakonnych i widać również balkony klauzuli zakonnej, gdyż niektóre nabożeństwa zakonnicy przeżywali, będąc oddzielonymi od wiernych, którzy zasiadali w ławach w kościele. Warto pamiętać o tym, że klasztor właściwie funkcjonował do sekularyzacji kasaty w 1810 roku, ale obiekty, które były obiektami samego klasztoru, przetrwały dłużej. Były później siedzibą Sądu Krajowego, który został przeniesiony pod koniec XIX wieku do monumentalnych budynków przy dzisiejszej ulicy Sądowej. A teren został sprzedany pod koniec XIX wieku i na miejscu właśnie tego historycznego klasztoru wzniesiono dom handlowy i dzisiejszy hotel Monopol.
Warto też zwrócić uwagę na tajemnicze zamurowania okien gotyckich. To wcale nie jest ślad po tym, że ktoś bał się wichrów czy mocnych wyładowań atmosferycznych, które miałyby te okna zniszczyć. Nie, to jest ślad właśnie po dawnym klasztorze oraz po fakcie, że przecież obiekt kościoła był obudowany kramami i budynkami handlowymi, bo przecież tak funkcjonował średniowieczny i nowożytny Wrocław. Jednym z najwspanialszych elementów wystroju kościoła świętej Doroty Stanisława i Wacława jest nagrobek barona Heinricha Spetgena. To wspaniały arystokrata wrocławski, który mieszkał niedaleko kościoła w swoim wspaniałym pałacu, który sprzedał królom pruskim Hohenzollernom, tym samym pałac stał się rezydencją królewską i na kilka wieków pałacem królewskim w stolicy Prus, jakim był Breslau. Natomiast ten wspaniały nagrobek jest autorstwa wielkiego śląskiego artysty Mangolta, tego samego, który dokonał wystroju rzeźbiarskiego legendarnej auli leopoldyńskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ta rokokowa rzeźba pełna alegorii przedstawiających postać fundatora, jak również różnego rodzaju sceny rodzajowe, a przede wszystkim apoteozę śmierci, jest przykładem wspaniałej sztuki nagrobnej Wrocławia i okresu rokoka we Wrocławiu. Wymiar ideologiczny wnętrza kościoła, jeżeli możemy użyć takiego sformułowania, to podporządkowanie tradycji kościoła potrydenckiego, gdzie wierni fundowali i modlili się przy licznych ołtarzach poświęconym różnym świętym i patronom. W kościele świętej Doroty, Stanisława i Wacława tych ołtarzy jest blisko 20. Pod koniec XIX wieku za rządów parafią księdza Roberta Spiske, który jest dzisiaj kandydatem na ołtarze kościoła katolickiego, dokonano radykalnej zmiany funkcjonalnej w kościele, bowiem przekuto wejście od strony zachodniej kościoła, gotykizując sam obiekt i budując prospekt organowy. Tak jak mówiłem wcześniej, przez wieki do kościoła wchodziło się od strony północnej, a wejście świętej Doroty prowadziło prosto w kierunku ratusza i piwnicy świdnickiej. Przez lata kazania wygłaszano z ambony. Wszedłem na nią, żeby przypomnieć tą tradycję kaznodziejską. Ten kościół ma jeszcze jedną niesamowitą tajemnicę. W podziemiach kościoła znajdują się krypty, w których spoczywają nie tylko franciszkańscy mnisi, ale też zasłużeni dla miasta mieszczanie. Niestety w czasie oblężenia krypty te zostały sprofanowane i dopiero wiele, wiele lat później uporządkowane staraniem miejscowej społeczności parafialnej. Chciałbym opowiedzieć Państwu o zdarzeniach związanych z historią właściwie współczesną tego miejsca. Znajdujemy się w zakrystii kościoła świętej Doroty Stanisława i Wacława. Za mną wspaniały zegar, który zamówiono do tej zakrystii za czasów właśnie księdza Roberta Spiske. Opowieść dotyczy postaci historycznych, które właśnie tutaj w tej zakrystii przygotowywały się do odprawiania mszy świętej. A były to postacie w historii kościoła szalenie ważne, bowiem pod koniec lat 40. jako wikary kościoła świętego Floriana w Krakowie przybył tutaj do kościoła na ulicy Świdnickiej we Wrocławiu ówczesny Karol Wojtyła, ksiądz z Krakowa. Odprawiał również mszę świętą w kościele świętej Doroty Stanisława i Wacława Michał Sopoćko, dzisiaj błogosławiony kościoła katolickiego, który był czcicielem miłosierdzia i tym, który przybliżał nam postać świętej Faustyny Kowalskiej. Ale również w tym kościele mszę świętą odprawiał błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który przybył tutaj w roku 1972.
Kościół świętego Stanisława, Doroty i Wacława ma jeszcze jedną bardzo ciekawą historię, zupełnie niezwiązaną z funkcją religijną, a mianowicie jest bohaterem kilku ważnych filmów fabularnych, bowiem to właśnie tutaj kręcono sceny z kultowego filmu Andrzeja Wajdy Popiół i Diament. Niedaleko kościoła to Maciek Chełmicki zabija towarzysza Szczukę. Tutaj mają miejsce również niesamowite sceny z historii Warszawy, bowiem kręcona tutaj we wnętrzach jest kwesta z lalki według powieści Bolesława Prusa w reżyserii jednak Wojciecha Hasa z fantastycznymi kreacjami Beaty Tyszkiewicz i pana Dmochowskiego. Również gmach, czy właściwie budynek kościoła pełnił rolę hanseatyckiego Gdańska w serialu Na kłopoty Bednarski. I co ciekawe, również ten kościół widział, tajemniczo uciekając przed dziennikarzami, Tom Hanks, który właśnie przez korytarze kościoła uciekał przed wścibskimi paparazzi, kiedy kręcił tutaj swoje filmy, a Wrocław grał między powojenny komunistyczny Berlin. Tak więc widać, że kościół ma wiele bardzo ciekawych historii, również takich okazjonalnych i politycznych, bowiem kościół z racji fundatora odwiedził i prezydent Václav Havel, i prezydent Václav Klaus, a kilka lat temu relikwie świętego Wacława przywiózł do tego kościoła sam kardynał Duka, prymas i metropolita praski. Znajdujemy się na ulicy Świdnickiej, przez wieki najważniejszej ulicy miasta, bowiem kierunkowo prowadziła ona przez Świdnicę do Królewskiej Pragi. Fundowany przez Karola IV Kościół świętych Stanisława, Doroty i Wacława wraz z królem polskim Kazimierzem Wielkim upamiętniają te trzy herby, które znajdują się na fasadzie kościoła, a przedstawiają one lwa Przemyślidów, herb cesarski Karola IV i herb Piastów, czyli herb Kazimierza Wielkiego. To właśnie widoczna pamiątka tej fundacji z 1354 roku. Gotyckie kościoły Wrocławia to wizytówka miasta, jeden z jego symboli. Wizytą w kościele świętej Doroty Stanisława i Wacława zapraszamy Państwa do odwiedzania tych wspaniałych zabytków i do snucia opowieści o historii miasta.